Witam w niedzielę 28 listopada. U nas taki oto krajobraz za oknem. Dobrze, że jest weekend i nie muszę w czymś takim strajkować, bo kto mnie ogląda, to może wie, że przez ostatni miesiąc już prawie jesteśmy w pracy na strajku. Nikitek, a wy macie dobrze, bo wy siedzicie sobie w domu. Nie, Szaruńciu? A ty byś tak siedział na działce. Jeszcze rok temu byłeś na działce w takim śniegu. Ty biedaku, ty. A teraz nosa nie chce wychylić ten kot z domu. Tak? Taki mięśniak jest. On jest taki zbity. No, wszyscy się ładnie dogadują. No i cały czas pada. I tak zimowo. Jest tylko minus jeden na szczęście. No ale dobrze, że z domu nie trzeba dzisiaj wychodzić. Tak, Szaruńciu. Tak, Szaruńciu. Zawsze przy mnie. Powiedzcie, kto pamięta smak zapiekanek z Polski. Moje takie najbardziej ulubione to były właśnie te z pieczarkami z serem. Ale staram się teraz nie jeść chleba, więc stwierdziłam, że zrobię taki eksperyment. Mam tutaj rozgrzaną gofrownicę. Tu mam rozbełtane jajka. Dwa. Przyprawione solą i pieprzem. Tutaj usmażyłam pieczarki z cebulą. Też solą i z pieprzem już są. Tutaj mam astarty ser Gouda w tym przypadku. A tu mam plastry wędzonych piersi z kurczaka. Także będziemy robić taką inną zupełnie zapiekankę. Zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Więc na początek dodałam odrobinę sera. Na to dodałam pieczarki. Teraz zaleję to jajkiem. Ok, a na to położę jeszcze plasterki piersi z kurczaka. No, wycięłam je na taki kształt. No i zamykamy. Zobaczymy, co to wyjdzie. Sama jestem naprawdę bardzo ciekawa. Powiem wam, że ja już od dziecka bardzo lubię eksperymentować w kuchni. Pamiętam, jak kiedyś robiłam kotlety mielone z parówek, bo w domu mięsa nie było, a chciałam zrobić kotlety mielone, no ale były parówki. Powiem wam, że taka gofrownica to jest przyrząd taki mało doceniony w kuchni. Bo każdy tylko myśli o zrobię sobie gofry, a tak naprawdę można wiele innych rzeczy robić w niej. No i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Już chyba jest gotowe. No i tak wygląda z drugiej strony. Zobaczcie. Mam jeszcze składników na następną porcję. Bardzo ciekawe i proste. Wydaje mi się, że to może być nawet zakwalifikowane jako przepis keto, ponieważ nie ma tu żadnej mąki w tym. No co, jest ser, są pieczarki, jest cebula i są jajka. I mięso, albo można bez mięsa też zrobić. Powiem wam, że to jest po prostu pyszne. Teraz jem tak jak Tomek Strzelczyk palcami. To jest naprawdę bardzo dobre i smak bardzo przypomina mi polskie zapiekanki. Pycha. Także polecam. No i proszę, śniadanko jak ta lala. Albo nawet i lunch. Czy inny posiłek. Dajcie znać, co myślicie o tym. No i już na koniec u nas tyle śniegu dzisiaj napadało. I dalej pada. Zobaczcie, jaki Winter Wonderland. Więc dziękuję za uwagę i pozdrawiam wszystkich.